Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Chcemy powiedzieć o takiej małej zmianie w ustawie, którą chcemy wprowadzić, bo my Polacy i uważamy, że jesteśmy krajem tolerancyjnym, jesteśmy dumni z naszej historii, odwołujemy się do czasów Jagiellonów. Uważamy, że jesteśmy krajem, gdzie każdy może czuć się bezpieczny, że szanujemy siebie nawzajem. Ale niestety to są nasze marzenia. Życie pokazuje, że potrafimy być nietolerancyjni, okrutni dla siebie nawzajem. Dlatego chcemy wprowadzić takie zmiany, które dają ochronę prawną dla osób, które mogą czuć się w ten sposób pokrzywdzone. Szanowni Państwo, chcemy znowelizować kodeks karny i rozszerzyć w ten sposób katalog tak zwanych wartości chronionych, które mieszczą się w pojęciu naturalnych i nabytych cech osobistych. I chcemy rozszerzyć dwa pojęcia, przynależność religijną i bezwyznaniowość, na szersze pojęcie przekonania. I to są te merytoryczne zmiany w kodeksie karnym. Stoimy na stanowisku, tak jak pani poseł przed chwilą powiedziała, że żaden obywatel nie może być obiektem groźby, przemocy, nie może być, krótko mówiąc, dyskryminowany na tle tych naturalnych i nabytych cech osobistych, to znaczy orientacji seksualnej, płci, zdrowia, niepełnosprawności. Czy po prostu swojego wyglądu. I również swojego. To są te komponenty, które mieszczą się w tym pojęciu. Oczywiście pojęcie jest szerokie i te wszystkie kwestie, które związane są z tymi naturalnymi, nabytymi cechami, będą wartością chronioną.